Witam pana Mateusza Błaszczyka. Dzień dobry. Fana. Witam. Ayn Rand. Tak, tak? No, przyznaję się, nie ukrywam. Dobrze, dzisiaj dlatego zaprosiliśmy pana, bo dzisiaj sobie porozmawiamy o tej książeczce. No, książeczce to jest taka wielka cegła, wydanie polskie to jest jeszcze większe. Atlas zbuntowany. To jest książka, po którą ja sięgnąłem, gdy dowiedziałem się, że bodajże w 1972 roku w ankiecie przeprowadzonej przez Bibliotekę Kongresu Stanów Zjednoczonych ta książka zajęła drugie miejsce Zaraz po Biblii wśród książek, które Amerykanie ocenili, że mają największy wpływ na ich życie. I zaraz po Biblii zajęła drugie miejsce. Zainteresowało mnie to. Kupiłem tą książkę w internecie i chyba bardzo dobrze, bo w księgarni bym jej nie kupił, bo przyszła no, tomiszcze, taka wielka cegła i zacząłem czytać. Czytałem ją półtora roku. To było tak, czytam, ach, już tego się nie da czytać. Odkładam. Przerwa. No i czekam i nagle tak jakby z tyłu zaraz, ale tam było coś fajnego, nie, no to może ja dalej poczytam. No i zmęczyłem tą książkę przez półtora roku. Chyba najważniejszej kwestii przemówienia Johna Galta nie przeczytałem w ogóle, bo według mnie tego się nie da czytać. Natomiast później taką najkrótszą recenzję, jaką mogłem dać o tej książce, to było to, że ona przypomina ciasto z zakalcem, w którym są wspaniałe rodzynki. Albo jeszcze inaczej, odchody, w których można napotkać na brylanty. O tych brylantach sobie powiemy, bo to są pewne sformułowania, pewne bardzo celne ujęcia, pewnych bardzo głębokie przemyślenia z jej strony. Natomiast no, generalnie ja tak jakby tak postrzegam... Odbił się pan od tej książki. Znaczy nie, ja ją przeczytałem, tylko że no, nie była to książka na przykład taka jak Wiktora Suworowa, kiedy ja ją otwieram i zamykam po jej przeczytaniu i w tym czasie nic innego nie robię, tylko jestem, że tak powiem, cały pochłonięty przez tą książkę. Natomiast niewątpliwie, gdyby ktoś mi powiedział, czy ta książka należy do 10, które bym wziął ze sobą na bezludną wyspę, no to na pewno bym ją wziął. Także takie jest moje odczucie. Czyli takie mieszane odczucia. Teraz zadanie, jakie leży na panu, to jest zainteresowanie naszych widzów, żeby też sięgnęli po tą książkę. No, po tym zakalcu może być ciężko, ale, ale są brylanciki. I zresztą my sobie o tych brylancikach pod koniec porozmawiamy, będzie kilka cytatów, także to sobie też omówimy po kolei. Jasne. Może najsampierw powiem, że jakby mój stosunek do tej autorki i do jej twórczości rozwijał się powoli od pewnego czasu. Pierwszą książkę, czyli Źródło, The Fountainhead, przeczytałem, jeśli dobrze pamiętam, w czasie przerwy wakacyjnej między pierwszym a drugim rokiem studiów, także już dość dawno. Ja zacząłem czytać tę książkę 4 miesiące temu, no i leży w tej chwili, ale nie woła mnie. Rozumiem. I w tej chwili powiedziałbym, że jakby mój związek z postacią Ayn Rand, jej ideami i jej filozofią, czyli filozofią obiektywizmu, jest o tyle ściślejszy i głębszy, że raz, prowadzę serię podcastów na YouTubie zatytułowanych Klasa Atlasa i one są w dużej mierze skupione na rozważaniu problemów naszego życia codziennego i spraw, z którymi się stykamy tu i teraz, ale z perspektywy filozoficznej. I to znaczy właśnie... z perspektywy filozofii Ayn Rand, tak? Tak, ale generalnie też szerzej z perspektywy filozofii arystotelejskiej, bo to jest też ważne, że no, żaden autor nie bierze się z powietrza, tylko bardzo często, mniej lub bardziej, wpisuje się w jakieś tradycje intelektualne i tak dalej. Tutaj Ayn Rand dosyć eksplicite uważa, że dla niej tutaj takim ideowym, duchowym ojcem jest Arystoteles. Tak? Znaczy, bo ja odebrałem, że chyba jednak rewolucja radziecka, o której za chwilę powiemy, także ona wywarła... Znaczy, to są dwie różne kwestie, tak? Bo... Może powiem w ten sposób. Jak mamy książkę, jakąkolwiek, to mamy dwa takie podstawowe podejścia do książek, z których uważam, że skrajności w obydwu są błędne. Jedno podejście jest takie bardzo psychologizująco historyczne, czyli jak Mickiewicz napisał smutny sonet, to znaczy, że Mickiewicz w tym momencie musiał gdzieś siedzieć i się tak zadumał i był smutny. Czyli wyciągamy generalnie rzeczy z życiorysu autora i mówimy, tak, te rzeczy tutaj, proszę bardzo, te fragmenty życiorysu wpłynęły na to, że powstało to dzieło. No to jest naiwne podejście, raczej są jakieś tam paralele, ale nie można tego bezpośrednio powiedzieć. A drugie podejście to jest takie Rolanda Bartha, takiego postmodernisty dwudziestowiecznego francuskiego, który napisał esej Śmierć autora i on powiedział, my mamy, jeśli mogę pozwolić, proszę, my mamy książkę, to jest tekst
I tyle. I w momencie, kiedy autor stawia ostatnią kropkę i książka idzie do wydania, autor nie żyje dla nas. Nic nas nie obchodzi. Jego życie, biografia, idee i tak dalej. Mamy tekst i my go interpretujemy jak chcemy. Uważam, że oba podejścia są nietrafne. Jaki? A, nietrafne. Okay. Nietrafne. Możemy przyjąć je do wiadomości. Trzeba by, tak, i że trzeba tutaj balansować. Więc na pewno rewolucja bolszewicka miała wpływ na Ayn Rand, no bo ciężko, żeby tak traumatyczne przeżycie nie miała. Natomiast wpisuje się to w ogóle w jej szerszy światopogląd, o którym myślę, że za chwilę powiemy. Mhm. Także, tak jak mówię, ja jestem związany bezpośrednio z autorką. Jej ideami. Tak. To może wprowadźmy... Klasa Atlasa, fanpage obiektywizm.pl, Fundacja Centrum Kapitalizmu i to wszystko mniej lub bardziej orbituje wokół Ayn Rand. De facto to nie była Ayn Rand, tylko Alisa Rosenbaum. Rosenbaum. Tak. Urodzona w Rosji chyba w 1905 roku. Też w wieku mojej babci, dokładnie. No i na jej oczach rozegrała się wielka rewolucja radziecka, czyli ona wtedy miała 12 lat. Ona się urodziła w rodzinie aptekarza, to znaczy jej ojciec posiadał bodajże sieć aptek. No i była świadkiem, jak te apteki zostały najpierw znacjonalizowane, czyli ojciec został sprowadzony, zabrano mu ten majątek, natomiast on musiał nimi zarządzać. Potem go degradowano, dawano kolejnych zarządców, natomiast pozycja ojca była degradowana, a przy okazji rozlatywały się te apteki po kolei. I ona to chyba obejrzała na własne oczy. No i mając bodajże 22 lata, udało jej się uciec do Stanów Zjednoczonych. Także... Tak, w międzyczasie jeszcze jej rodzina na tyle zbiedniała, że oni opuścili Petersburg i udali się na Krym. Mhm. I okazało się, że... bo były pogłoski, że tam może być lepiej. I okazało się, że tam jest jeszcze gorzej, więc wrócili do... wtedy już nie Petersburga, tylko jeszcze nie Leningradu, tylko Piotrogradu. Jej udało się dostać na uniwersytet i studiowała tam jako główny swój kierunek historię, jako, że tak powiem, jako major historię, jako minor filozofię. I w ramach tych studiów dostała jako jedyna z rodziny taką możliwość właśnie wyjechania na chwilę do Stanów Zjednoczonych, żeby tam spędzić miesiąc. To był okres tego chwilowego takiego rozluźnienia, kiedy jeszcze to w ogóle było dopuszczalne, żeby wyjechała do Stanów Zjednoczonych i później oczywiście wróciła. No, jak wiemy, nie wróciła. Potem podejmowała wiele prób sprowadzenia swojej rodziny, pisała petycje i do rządu USA, żeby w jakiś sposób pomógł utworzyć azyl czy cokolwiek takiego. Pisała i do Sowietów. No ale w pewnym momencie dostała jakby list, który dość jawnie sugerował, że pani Alicjo, proszę porzucić te starania, bo tylko pogorszy pani sytuację rodziny, tak? No więc w tym momencie ona stwierdziła, że nawet dla bezpieczeństwa własnej rodziny no lepiej się z nią nie kontaktować. Tak, no i jej tam burzliwe życie w tych Stanach Zjednoczonych i w końcu siada i w którym roku kończy Atlasa. Ona pisała go bodajże przez 10 lat, tak? 1957, jeśli się nie mylę. I to jest jej druga duża powieść, natomiast już któraś w ogóle tak, publikacji, ona miała We the Living, hymn, pracowała przez... chociaż to później. To później, te niebeletrystyczne są późniejsze. Pracowała przecież w Hollywood, więc kilka sztuk jest jej autorstwa i tak dalej, kilka scenariuszy. No ale tak, Atlas Zbuntowany jest takim jej opus magnum. Opus magnum, tak? To znaczy pisała bodajże przez 12 lat chyba, tak? I ja pamiętam, bo oglądałem film o niej, który zresztą pokazuje jej dosyć nieobyczajne życie, kiedy ona wchodzi... Tylko, że ten film jest, trzeba to od razu za chwilę podkreślić, sobie o tym powiem. Zrobiony przez kogo? Przez kogoś. Dobra, w każdym razie ona wchodzi do pokoju, w którym są jej znajomi i mówi: skończyłam. I w zasadzie to dla mnie była taka bardzo znamienna scena, którą potrafi zrozumieć prawdopodobnie tylko twórca, że w końcu skończyłem, ukończyłem, już nie będę nad tym pracował więcej, zakończyłem. Rzeczywiście jestem tak jakby no taki katarzis, tak? Skończona ta robota i tak. No i teraz ja z drugiej strony, jako ten czytelnik, gdyby pan mnie zapytał, o czym jest ta książka, to bym powiedział, że w zasadzie to ja tak dokładnie scenariusza nie powiedziałbym. Mm-hmm. Natomiast wiem, że te kryształki, te rodzynki, czy właśnie malutkie diamenciki, one poruszają pewne bardzo ważkie zagadnienia społeczne,
i poruszają je w bardzo ciekawy sposób i są dobrze ujęte. Mhm. O ile sama książka jest napisana według mnie źle, i znaczy jeżeli ktoś mówi, że to jest, że ona była grafomanką, to no, może aż tak bym jej nie oskarżał, ale wielkie kawałki tej książki są po prostu naprawdę niestrawne do przeczytania. Natomiast ja czytając wynotowuję sobie cytaty warte wynotowania. Ja mam naprawdę bardzo dużo tych cytatów, zresztą na koniec sobie o tym powiemy. Jeżeli chodzi właśnie tak jakby o moje podsumowanie, to jest bardziej książka filozoficzna na tematy społeczne, ukazująca pewne mechanizmy, niż książka o czymś tam. No nie mogę się do końca zgodzić. Powiedział, że jest dokładnie odwrotnie. Książka strukturalnie jako całość jest bardzo mocna i jest niewiele fabuł, które byłyby tak skondensowane, jeśli się na nich konkretnie skupić, i tak bardzo wycyzelowane, pokazujące to, co istotne i odrzucające to, co nieistotne. Natomiast są fragmenty, które są słabsze. Więc ja bym powiedział odwrotnie. Że książka jako struktura i jako dzieło jest mocno skonstruowana. Są słabsze i lepsze fragmenty. Natomiast do tego, czy to jest książka filozoficzna, czy to jest powieść i tak dalej. Książka ma fabułę, narrację, bohaterów, wydarzenia, dialogi, więc była od początku do końca przygotowana jako powieść. Przy czym też trzeba pamiętać, w jakim duchu jest to powieść. Ayn Rand nie była zwolenniczką z jednej strony powieści, powiedzmy, współczesnych, nowoczesnych, takich jak, nie wiem, Ulysses Joyce'a czy tak dalej, gdzie jest jakiś strumień świadomości, są jakieś wplecione tu czy takie rozważania autora samego i takie mrugnięcie okiem do czytelnika, a z drugiej strony nie była zwolenniczką naturalizmu, czyli pokazywania, jak bohater zakłada rano skarpetkę i jak idzie do kuchni i wstawia czajnik. Ona wychodzi z tradycji literatury romantycznej, a zwłaszcza jej ulubionym autorem był Victor Hugo, który jej zdaniem najlepiej oddawał, ona się z nim mogła nie zgadzać filozoficznie, ale artystycznie, estetycznie najlepiej oddawał to, w jaki sposób powieść ma być tworzona. I tak w największym skrócie ta powieść jest o, i to jest jej własne zdanie, tylko pokazuje z różnych ujęć, to jest powieść o ważności, o istotności, o konieczności obrony ludzkiego rozumu. Ludzkiego rozumu jako podstawowego narzędzia przetrwania i jedynego narzędzia poznania, jakie ma człowiek. Ona tu pokazuje z różnych stron, z jednej strony bohaterowie, których moglibyśmy nazwać pozytywnymi, są ludźmi, którzy są ludźmi jednocześnie myślicielami i działaczami, bo oni jednocześnie starają się dostrzegać istotę rzeczy i zastanawiać nad tym, jak funkcjonuje świat wokół nich, jak oni sami funkcjonują, jak funkcjonuje ich praca twórcza, a z drugiej strony tworzyć, działać w ramach tej pracy twórczej, więc są tu i intelektualiści, i filozofowie, i przedsiębiorcy, i biznesmeni, i artyści, i tak dalej, i tak dalej. I oni stoją de facto w opozycji do społeczeństwa, które jest przesiąknięte kulturą kolektywizmu, etatyzmu, i generalnie przesiąknięte, znaczy, irracjonalizmu. Znaczy, ja bym to inaczej nazwał, działa pod wpływem powszechnego prawa ciążenia ku socjalizmowi. Ayn Rand by się o tyle nie zgodziła, że ona stawiała jednak bardzo dużą wagę przykładała do tego, że człowiek jednak ma rozum i ma wolną wolę. Tak, ale więc nie wszyscy jakby ona pokazywała, że jest całe to społeczeństwo ogromne, które właśnie chce żyć na korzyść, tak, na kosztem innych. Natomiast tak jakby jako lekarstwo podaje, że rozum, mamy to zwalczyć, tak, rozumem, no ale historia, tak, pokazuje, że niestety guzik z tego wychodzi, tak? Rozum, parę osób może z tego zdaje sprawę, natomiast w większości masy głosują tak, jak głosują, one chcą socjalizmu. To jest idea tak jakby bardzo PR-owa, można sobie zyskać poklask, jeżeli się mówi, że tobie się należy i bogaci ci powinni dać, nie wnikając w ogóle skąd się bierze bogactwo, tak, i tak dalej. I tak to prawda, tylko że dwie rzeczy. Jedna rzecz, to, że to jest to powszechne prawo ciążenia ku socjalizmowi, czy szerzej kolektywizmowi, mistycyzmowi w polityce i etatyzmowi, nie zdejmuje ciężaru odpowiedzialności z tych ludzi. To nie jest tak, że my ich usprawiedliwiamy, no bo tak jest w kulturze. Nie. Oni mogliby myśleć inaczej, tylko nie podejmują nawet tego wysiłku.
To jest ten problem. Okej, bardzo, nie chodzi bardzo o ważna to, myśl. Tak, mhm. Nie chodzi, i teraz, żeby było jasne, bo bardzo często ktoś mówi, no tak, no bo Ayn Rand opisuje społeczeństwo dobre dla jakichś intelektualistów i ludzi z IQ 100. Nie. Każdy człowiek, bardzo bystry, mniej bystry, naprawdę mało bystry, ma możliwość na swoim poziomie. Te poziomy są różne, są ludzie znacznie inteligentniejsi ode mnie i będą rozumieli wiele zjawisk, procesów i zachowań i idei na znacznie wyższym poziomie niż ja. Są też ludzie, którzy przypuszczą, nie złapią niektórych rzeczy, które mnie się udałoby i tak dalej, i tak dalej. Ludzie są różni, mhm. tego nie negując, mhm. ale to, co łączy ludzi, to jest to, co powiedział Arystoteles, ich rozumna natura. Tak? Człowiek jest zwierzęciem, ale zwierzęciem racjonalnym, co stawia go, że jest nie tylko zwierzęciem. Nie mamy tylko biologicznej natury, ale mamy też nasz umysł. Dobrze. I więc, ten umysł może być praktykowany także po to, żeby weryfikować świat wokół nas. Ja rozumiem, ale... Włącznie z jego ideami. Zaprzeczę panu tym, jak odebrałem dzieło Ayn Rand. Otóż dla mnie to nie jest jakaś historia, to nie jest dla mnie powieść. Mhm. Gdyby ktoś zapytał się, dlaczego warto przeczytać Ayn Rand, to bym powiedział tak. Bo jest świetnie wytłumaczona kwestia pieniędzy. Ale kto to powiedział w tej powieści, to szczerze powiem, ja już tego nie pamiętam. Mhm. Natomiast fundamentalną rzeczą, która jest w tej książce i która przeczy temu, co pan mówi, jest podział na ludzi, na atlasów i grabieżców. Otóż ona nie dzieli na Amerykanów, Polaków, Żydów, nie wiadomo kogo i nie stawia antagonizmów tutaj. Ona nie stawia antagonizmów w różnych tak jakby nawet grupach zawodowych. Ona dzieli ludzi według jednego bardzo prostego kryterium. Czy masz jakiś wkład w rozwój społeczeństwa? Czy robisz coś dla tego społeczeństwa? Jeżeli tak, to jesteś atlasem. Natomiast jeżeli konsumujesz, przeżerasz to, co społeczeństwo wytwarza, to jesteś po prostu grabieżcą. I dla mnie ten podział jest bardzo jasny. Ja bym powiedział, że nawet fundamentalny i tak jakby najważniejsza rzecz, która w tej książce jest, to jest właśnie ten podział. Tak, tylko ten podział... To jest prawda, do pewnego stopnia, bo nie powiedziałbym, że ile wnosisz na rzecz społeczeństwa, bo według Ayn Rand, jeśli ktoś jest twórcą, coś tworzy, coś działa, działa w jakiś sposób i przede wszystkim tworzy jakąś wartość, bo dla Rand jest to dosyć oczywiste, że samo życie człowieka na tej ziemi, życie człowieka jako człowieka, jego przetrwanie, jego rozwój, rozkwit, dążenie do szczęścia, to co Arystoteles ładnie nazwał eudaimonią, czyli takim dobrym, szczęśliwym, pełnym, spełnionym życiem. Życiem tak dobrze, jak tylko się da. Tak, no ale, to nie, jest, ale to... nie jako dyrektor obozu koncentracyjnego. Dlatego są pewne wymogi tego życia właśnie w taki sposób, żeby osiągnąć szczęście, spełnienie i pełnię potencjału siebie jako człowieka. I jednym z tych wymogów, po pierwsze oczywiście jest uznanie, że rozum jest bardzo ważną wartością, że jest jedynym środkiem poznania świata i przetrwania, ale po drugie, że człowiek musi tworzyć wartości, tak? Jeśli człowiek nie przeprowadza procesu fotosyntezy, nie może stanąć na słoneczku i czekać. Nie. Człowiek musi tworzyć wartości, to już od czasów pierwotnych. Trzeba upolować tego mamuta, trzeba go oprawić, trzeba znaleźć jaskinie, trzeba znaleźć schronienie, ale na tym się przecież ludzkie życie nie kończy. Trzeba nawiązywać interakcje międzyludzkie, żeby móc być zdrowym emocjonalnie i społecznie. Trzeba tworzyć sztukę, która człowiekowi daje napęd życiowy i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, więc od najprostszych rzeczy, takich jak jedzenie, schronienie, przetrwanie takie na poziomie biologicznym, po najwyższe rzeczy w stylu próba zdobywania gwiazd i lądowania na Marsie, jak Elon Musk, człowiek cały czas musi myśleć i dzięki temu myśleniu i pracy twórczej w świecie tworzyć wartości. I to jest podstawowa rzecz, bo ktoś, kto decyduje się nie tworzyć wartości, to jest de facto decyzja, ja nie traktuję swojego życia poważnie, ani życia innych. Ja chcę egzystować, bytować jak pasożyt, dlatego boję się śmierci, nie chcę umrzeć, bo nie wiem, co tam będzie strasznie, ale z drugiej strony żyć też nie chcę. No właśnie, i to jest, ona... ale ci ludzie to wybrali. W tym się z panem nie zgodzę, że no dobrze, ale, to ale, jest to, że oni to wybrali. Jeżeli pan przed chwilą powiedział, że każdy ma rozum, no to ci ludzie nie mają rozumu, tak? No mają. 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 Ale nie służący do poznania, tak? Służący do poznania, bo jest podstawowa, jakby dla Ayn Rand jest podstawowa decyzja, którą człowiek podejmuje jeszcze zanim zdecyduje się jaką książkę przeczytać, jaką karierę rozpocząć, z kim wejść w związek małżeński. I to jest decyzja po prostu myśleć albo nie myśleć. Skupić się
na rzeczach wokół nas, na zrozumieniu tego świata, na zastanowieniu się nad światem wokół, nad zastanowieniu się nad samym sobą, nad zastanowieniem się nad innymi ludźmi i relacji z nimi, zastanowieniem się, co my powinniśmy robić, czego wymaga nasza ludzka natura do przetrwania, do rozkwitu, do spełnienia, do szczęścia, do życia wreszcie, a czego nie. I to jest jakby podstawowa rzecz. I to jest, myślę, że też dosyć intuicyjne, bo faktycznie można tak powiedzieć, tak, są ludzie, którzy siadają i ja bym to ujął prosto, traktują życie poważnie. Mają jedno życie na tej planecie. Chcą coś zrobić, tak. Chcą coś zrobić, chcą coś zrobić dla siebie, mają jakichś bliskich ludzi, na których im zależy, chcą, żeby i dla nich, i dla tych bliskich ludzi było jak najlepiej, chcą coś stworzyć, chcą mieć jakąś produktywną pracę, a nie tylko pracę, w której cały czas powtarzają tę samą czynność, nawet nie myślą o tym, że a może by zrobić coś więcej, a może by pójść gdzieś dalej, a może za tym wzgórzem jest coś ciekawego i warto by było się tam wybrać. I to jest taki prymarny wybór. Czy człowiek decyduje się myśleć, skupić na tym świecie, skoncentrować na jakiejś kwestii. Teraz naprawdę drugorzędne jest, czy to jest kwestia rozwiązania zadania matematycznego, czy to jest kwestia do jakiej firmy aplikuję, czy to jest kwestia jak zdobędę kapitał, żeby rozkręcić własny biznes, czy to jest kwestia czy warto się spotykać z tą dziewczyną, czy może ona jest jednak nieodpowiednia dla mnie i tak dalej. Ale sam fakt, że tak, decyduje się myśleć, to jest ten prymarny fakt. I jej zdaniem ludzie, którzy stają się tymi grabieżcami, to są ludzie, którzy nie podejmują tego wstępnego wysiłku. Oni albo w ogóle rezygnują z tego i chcą polegać, dlatego są pasożytami, bo nie polegają na własnym umyśle i na nie ma w nich żadnej niezależności, tylko polegają na opinii, decyzjach, poradach innych. Mniej lub bardziej. Wielka myśl. No tak myślę, że to jest jedna z ważniejszych jej myśli tutaj. Im bardziej polegają na opiniach, poradach innych, tym im bardziej zarzucają swój własny rozum i niezależne myślenie, tym bardziej muszą stać się też pasożytami w świecie materialnym, czyli pasożytnictwo duchowe. Co jeszcze napędzają politycy, tak, którzy... Dokładnie, co utwierdzają ich w tym, tak, to tak, jest dobre, tak, to jest zasadne i tak dalej. I w tym momencie faktycznie pojawia się ten podział, tylko że nie, chociażby dlatego nie jest to taki podział ci dobrzy, ci źli, że mamy nawet rodzeństwo. Główna bohaterka powieści, generalnie powieść zaczyna ona się... Ona jest Atlasem, tak, a jej brat jest tak, tak, i matka. Ona prowadzi prywatną, co jest w Polsce nie do pomyślenia, ale w Stanach Zjednoczonych jak najbardziej się takie zdarzyły, chociażby James Jerome Hill zrobił Great Northern Railway w połowie XIX wieku, jedną z największych sieci kolejowych na świecie. I wziął za to zero państwowych pieniędzy, zero dotacji, kompletnie. Tak jak część południowych kolei była tam... A potem państwo to znacjonalizowało, no, tak? Tak niestety bywa, więc główna bohaterka prowadzi tą transkontynentalną, prywatną sieć kolejową, ale jest tylko druga, że tak powiem, w tej sieci, a szefem jest jej brat. Ta sama rodzina, to samo wychowanie, ci sami rodzice pracują w tej samej firmie, a są skrajnie różnymi osobami. Nie dlatego, że geny tak zadecydowały, nie dlatego, że, nie wiem, rasa czy IQ, nie, on nie jest głupi, jeśli chodzi o IQ. Po prostu on zdecydował w pewnym momencie, idę inną drogą życiową. Tylko, że człowiek ma to do siebie, że skoro ma ten rozum, to może między innymi te drogi życiowe oceniać. I jedna może być lepsza, a druga gorsza. To ja tak mówię też a propos tych wszystkich tendencji, że takiego tak zwanego non-judgmentalizmu. Nie oceniajmy, no druga osoba ma prawo robić co chce i tak. Ja się zgadzam, że żyj i pozwól żyć, druga osoba ma prawo robić ale co chce. Ale nie moim kosztem. Nie moim kosztem, to jest raz, ale ja mam prawo też to ocenić. Jeśli uważam, nawet druga osoba nikogo nie krzywdzi, ale krzywdzi siebie, ja mam prawo powiedzieć, uważam, że to jest złe. Nie będę narzucał mu nic, nie będę stosował przymusu i przemocy względem tej osoby, jeśli chce się zniszczyć, dokonać autodestrukcji życiowej, że tak powiem. No ja nic na to nie poradzę, bo ona jest wolnym człowiekiem, czyli ale mogę ocenić. Alisa Zinowiewna Rosenbaum tak mówi, że można oceniać drugą stronę. Tak, nie tylko można, trzeba. Trzeba. Kiedy wchodzimy w interakcję z drugim człowiekiem, czy to na zasadzie, z kim się będziemy kolegować, pójdziemy na piwo, musimy się zastanowić, czy to są dobrzy, porządni ludzie, osoby z charakterem, albo przynajmniej, które próbują zbudować swój charakter. To jest bardzo ważne, że mimo, że postaci u Ayn Rand są atlasami, to oprócz jednej wszyscy na początku mają swoje błędy, niedociągnięcia, błędne idee i przekonania. To są normalni, to są normalni ludzie. Główna bohaterka na przykład na samym początku próbuje
zaimplementować w życie ideę, którą mam gdzieś z tyłu głowy, że z każdym człowiekiem można się dogadać, że jeśli po prostu będzie się komuś wystarczająco długo tłumaczyć, wyjaśniać, edukować go, to na pewno zrozumie, no bo to jest takie oczywiste, tak, że na przykład, żeby prowadzić tę sieć kolei transkontynentalnych, trzeba zrobić to, to i to. To jest oczywiste, wiadomo, oni jeszcze tego nie rozumieją, ale jeśli mocniej się skupię, albo jeśli wezmę więcej na swoje barki i im trochę odpuszczę, to da radę. A się okazuje, że nie da rady. Czasami nie. Po prostu są ludzie, do których można mówić, tłumaczyć, wyjaśniać, edukować, wchodzić w jak najbardziej tutaj rozsądne debaty z naszej strony. Nic. Dalej swoje. Zanim chciałbym już za chwilę przejść do samej sylwetki Ayn Rand, natomiast chciałbym pana poprosić o dosyć taką realizację trudnego zadania. 30 sekund na przekonanie naszych widzów, powiedzenie im, dlaczego mają sięgnąć po tą książkę, a ja sięgnę po komputer i przygotuję się. Ale odliczamy jakoś, czy? Nie, proszę mówić tutaj. Dobra, czyli czas start. Powieść Ayn Rand jest powieścią, która całkiem słusznie i zasadnie może być nazwana powieścią filozoficzną, powieścią psychologiczną, powieścią akcji, ale także, a może nawet przede wszystkim, co ciekawe, powieścią kryminalną. Ponieważ tak, to jest kryminał, w którym jest zagadka do rozwiązania, w którym są bohaterowie próbujący rozwiązać tę zagadkę, w której to książce są winowajcy i jest to o tyle ciekawe i o tyle powiązane z tą częścią filozoficzną i psychologiczną, że to nie jest zagadka o morderstwie człowieka, tylko to jest zagadka o morderstwie, mówiąc górnolotnie, ludzkiego ducha. O morderstwie dokonanym nie na konkretnej osobie, tylko na ideach panujących w społeczeństwie i o tym, jak tych morderców znaleźć, jak przywrócić właściwy, słuszny, rozumny porządek rzeczy i w jaki sposób człowiek może i powinien żyć racjonalnie, moralnie i zasadnie. A oprócz tego jest to powieść, która jest niesamowicie inspirująca, jeśli poczyta się o niej, jeśli poczyta się historię wszystkich tych twórców, czyli naukowców, przedsiębiorców, biznesmenów, artystów i tak dalej, ludzi rozumu, ludzi działania, którzy zmagają się z tak wielkimi przeciwnościami i kiedy załapią mechanizm, który stosują ich wrogowie przeciwko nim, są w stanie je przezwyciężyć. Myślę, że książka jest bardzo ciekawa i można ją czytać zarówno kawałek po kawałku, porcjując sobie powiedzmy rozdział codziennie, jak i jeśli ktoś się wciągnie dalej. Tylko to trzeba pamiętać, że faktycznie są elementy, które są w zasadzie krótkimi esejami filozoficznymi, włączonymi w nurt książki, ale ponieważ w treść książki, ale ponieważ Ayn Rand wychodziła właśnie z założenia, założenia literatury, w której jest dużo dialogów, dużo monologów, właśnie takiej XIX-wiecznej literatury z tej, powiedzmy, z gatunku tej poważnej, no to trzeba się też przygotować na to, że nie będzie to literatura taką, którą można sobie przeczytać między jednym odcinkiem serialu a drugim. Tylko trzeba jednak przysiąść, skupić się. Myślę, że warto, a jeśli ktoś chciałby się na czymś krótszym przekonać, jak pisze Ayn Rand, to polecam między innymi takie krótkie opowiadanie Hymn, czyli The Anthem, gdzie jest znacznie mniej stron, a bardzo fajnie przedstawiona idea. Jest to wydane po polsku? Wydaje mi się, że było, tylko nie mam zielonego pojęcia, czy jest to w tej chwili dostępne. Fajnie nam Zyski się... spółka to miał. Jest. Fajnie nam się rozmawia i w gruncie rzeczy z tej rozmowy wynika, że jest to fantastyczna książka, znaczy oczywiście ma swoje jakieś tam wady. Natomiast spotkałem się z takim artykułem pana Jakuba Wozińskiego, Wiedźma z Leningradu. Natomiast już na samym wstępie, tak jakby on pisze, o czym będzie pisał w tym artykule. Idea Ayn Rand to rodzaj toksyny, która niszczy umysły kolejnych pokoleń młodych ludzi. Wielu jej fanów nie zdaje sobie przy tym sprawy, jak bardzo odrażającą była kobietą. Może ujmę to w ten sposób. Jest jedna rzecz, o której można śmiało powiedzieć, że nie jest czymś codziennym, która się zdarzyła w życiu Ayn Rand i to jest prawda. Ayn Rand miała męża, Franka O'Connora, który był aktorem. Poznała go jeszcze w Hollywood, kiedy pracowała tam nad pisaniem scenariuszy i skryptów. On był aktorem, ona była pisarką. Zakochali się w sobie. Rzeczywiście się zakochali, tak? Tak. Nie było z premedytacją. Nie było z premedytacją. W sensie
jeśli ktoś uważa, że to było z premedytacją, ja chętnie poznam jakieś dowody. Natomiast we wszystkich rozmowach z nią, wywiadach z nią i tak dalej, wszyscy jej znajomi, którzy do dzisiaj jeszcze żyją, tak, wtedy byli, ona była starsza, oni musieli być młodsi, opowiadają, z jakim ona uwielbieniem czekała na powrót tego Franka do domu i jak on ją inspirował. Pierwszą książkę Źródło zadedykowała mu zresztą i pisze, że to generalnie ona ma pewien wewnętrzny sprzeciw wobec dedykacji, bo uważa, że książka jest dedykowana każdemu człowiekowi, który chce ją przeczytać i zrozumieć, ale tym razem zrobi wyjątek dla swojego męża. Kilka z najważniejszych cytatów w swoich książkach przypisuje swojemu mężowi, które faktycznie jej wypowiedział, więc jakby sugestia tutaj, że ona męża nie kochała, czy że chciała go wykorzystać tylko dla obywatelstwa, jest absurdalna, zwłaszcza, że gdyby chciała wykorzystać go tylko dla obywatelstwa, to śmiało mogłaby go po jakimś czasie rzucić, rozwieść się z nim. Nie zrobiła tego, natomiast jest prawdą, że w jednym sensie postąpiła bardzo specyficznie, delikatnie rzecz mówiąc i zapłaciła za to, poniosła tego konsekwencje, a mianowicie miała bardzo zafascynowanego nią młodego adepta jej filozofii, jej twórczości, Nathaniela Brandena, z którym w pewnym momencie wdała się w romans. I to był romans, że tak powiem, jakkolwiek dziwnie by to nie zabrzmiało, za wiedzą i zgodą wszystkich stron. To nie było tak, że ona zdradzała męża za jego plecami, tylko była to pewna otwarta rzecz między ich trójką. Można to oceniać negatywnie, ja to jak najbardziej rozumiem. Natomiast prawda jest taka, że była to relacja, ona miała męża i był Nathaniel Branden. W pewnym momencie Nathaniel Branden zaczął mieć inne kochanki, o których już nikomu nie mówił, ani Frankowi O'Connorowi, ani Ayn Rand i tak dalej, więc sytuacja zaczęła się psuć. A w pewnym momencie Nathaniel Branden zaczął jakby razem ze swoją, nie wiem czy już wczesną, ale na pewno przyszłą żoną Barbarą Branden, robić, że tak powiem, wylew, jeśli nie jadł, a propos tych toksyn, to bardzo złego PR-u przeciwko Ayn Rand. Ich relacje się całkowicie zerwały, przestali ze sobą współpracować i większość ich wspólnych znajomych no opowiedziała, co też jest znaczące, bo to on nie był nikim. On był bardzo dobrze prosperującym psychologiem, zwłaszcza w późniejszych latach, który napisał kilka całkiem wziętych książek psychologicznych, które nawet są przetłumaczone na polskie jak najbardziej. Opowiedziała się po jej stronie, stwierdzając, że no nie, jaki mieliście układ, taki mieliście układ, ale zachowujesz się w tym momencie nie w porządku. Ich relacje się skończyły i do końca życia miała już swojego jednego męża Franka O'Connora. Więc jak są historie o tym, że ona miała nie wiadomo ile kochanków, ja poproszę dowody. Bardzo, ja mogę dyskutować, dobrze, czyli, ale... Okej, okay, miała kochanka... Miała kochanka, zdarzyła się tak. I to jest prawda, natomiast pewnego... do tego, że wykorzystywała męża, że miała nie wiadomo ile tych kochanków. Jeśli ktoś przyjdzie z konkretnym jakimś dowodem, ja do tej pory naprawdę interesowałem się sprawą, nie znalazłem tego. Nie znalazłem. Dobra, toksyny. Toksyny. Toksyczne idee. No, co to znaczy, tak? W jakim sensie toksyczne idee? Filozofia Ayn Rand, bo ona była jednocześnie pisarką i filozofem, ona stwierdziła, nie mogę być pisarką, dopóki nie będę wiedziała, co będzie motywowało moich bohaterów. Ja chcę stworzyć obraz człowieka takim, jakim można się stać, jakim warto się stać i on będzie ewoluował w trakcie książki, ale w stronę, która nie będzie pokazywała, ale to ludzka natura jest ułomna i beznadziejna i wszyscy upadają. Nie. To jest ktoś, kim ty na swoim poziomie i możesz w ramach być. Swoich możesz być i warto, żebyś był, bo jest to dobre i służące twojemu życiu i szczęściu. I wobec tego potrzebuje filozofii. Jako produkt uboczny dajesz też szczęście innym. Tak, tak, jak najbardziej. To jest chyba ważne. Ja muszę stworzyć własną filozofię, bo nie znajduję żadnej takiej, która by odpowiadała temu, która pokaże... To jest, jak ona to sama nazwa, sama określiła, filozofia obiektywizmu, filozofia dla człowieka żyjącego na ziemi. Czyli nie dla mężczyzny, nie dla kobiety, nie dla osoby takiej rasy czy innej rasy. Nie, to jest, jeśli żyjesz na ziemi, jeśli decydujesz się na życie i to życie ma pewne wymagania, potrzebujesz zbudować pewien charakter, potrzebujesz praktykować pewne cnoty, potrzebujesz osiągać pewne wartości, potrzebujesz zdobywać coś w tym świecie, odnosić jakieś sukcesy, a nie dryfować od porażki do porażki. Czy te sukcesy będą bardziej materialne, bardziej intelektualne, duchowe, to jest inna kwestia. Ale
życie na tym świecie, jeśli nie chcesz po prostu egzystować, być pasożytem, tak dryfować od jednego, od jednej pracy do drugiej, od jednego nieudanego związku do drugiego, od jednej idei, raz sobie będę buddystą, bo to takie modne, a raz sobie będę jakimś tam hinduistą, a ja raz sobie będę feministką, weganistką, friganistką, czymś tam jeszcze. No nie, w ten sposób, jeśli będzie się prowadzić swoje życie od przypadku do przypadku, od jednej przypadkowej pracy do drugiej. Oparte to będzie na konformizmie, tak? Czyli oparte na konformizmie i oparte. To nie jest ścieżka, którą ona pokazuje. Dokładnie, tak? I oparte na zanegowaniu swojego rozumu, bo to jest właśnie nie ścieżka, kiedy. Okej. Okay, zastanówmy się. Tak, to jest ważna decyzja życiowa, zastanówmy się, co w tym konkretnym kontekście mojego życia, w jakim ja jestem, jest dla mnie obiektywnie dobre, nie zgodnie z moimi zachcienkami, tylko co faktycznie służy mojemu życiu i ja. Okej, okay, myślę, że wydaje mi się, że ze względu na wszystkie znane mi fakty to będzie to, tylko to jest takie życie na zasadzie kaprysów, zachcianek, wishful thinking, tak, myślenia życzeniowego i właśnie zdawania się na opinie innych jakichś autorytetów. Czy to rodziców, czy to polityków, czy to jakichś guru internetowych i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Ja myślę, że w takim razie możemy już zostawić tą ideę toksycznych idei. Myślę, że nasi widzowie będą mogli na dole w komentarzach napisać, tylko prosilibyśmy, żebyście Państwo to w sposób sensowny, jakiś logiczny, tak, sformułowali, to wtedy być może my się ustosunkujemy albo też odpowiemy jakimś komentarzem, a być może poprosimy na przykład jeszcze Jakuba Wozińskiego, żeby przeprowadzić debatę, tak? Jeżeli będą czemu nie? Fajne nie pytania. Widzę. Nie natomiast widzę ja bym chciał teraz przejść do cytatów, które ja wynotowałem właśnie. Te moje cytaty wynotowane są dostępne w internecie, także tutaj Państwo widzą już link na ekranie. Będę czytał taki jakiś fragment. Pana poproszę o ustosunkowanie się, a sam będę oczywiście wyszukiwał kolejnego. Pierwszy, który mi się podobał, otóż intelektualiści. Ayn Rand chyba nie była jakoś mocno zachwycona tymi intelektualistami, no i podaje, znaczy w ten sposób ich charakteryzuje. Twoi intelektualiści pierwsi podnoszą larum, kiedy czują się bezpieczni. I pierwsi zamykają gęby, gdy zwąchają niebezpieczeństwo. Przez całe lata plują na rękę, która ich karmi, a liżą tę, która ich bije po oślinionych gębach. Słyszycie natomiast, jak mówią tym uginającym się pod biczem nieszczęśnikom, że głód oznacza dobrobyt, niewolnictwo – wolność, a salę tortur – miłość bliźniego. Że jeśli tego nie rozumieją, sami są sobie winni tego swojego cierpienia i że za wszystkie swoje kłopoty mają winić zdeformowane trupy w celach więziennych, a nie miłosierne władze. Intelektualiści? Możecie się obawiać wszystkich, ale nie dzisiejszych intelektualistów. Ci przełkną wszystko. No, wyraźnie pokazuje, że intelektualiści służą właśnie tym złym ludziom, którzy podtrzymują te idee grabieżców. Tak. Ayn Rand miała bardzo dużo zarzutów, moim zdaniem słusznych, wobec środowiska intelektualnego, wobec środowiska akademickiego, wobec współczesnych filozofów tworzących i konstruujących pokrętne idee. I co ciekawe, ona uważała, że to jest pierwsze ogniwo, które odpowiada za późniejsze konsekwencje. Tak? Bo to intelektualiści dają wszelkim despotom, dyktatorom, tyranom i totalitarystom paliwo, aby oni mogli napędzić swoją żądzę władzy. To nie jest tak, że dyktator przyjdzie i zdobędzie władzę i utrzyma się niezależnie, niezależnie od wszystkiego. Nie. Problem jest taki, że żeby jakakolwiek dyktatura, czy to jakikolwiek totalitaryzm, nawet najgorszy, mógł się przez dłuższy czas utrzymać, to potrzeba, jeśli nie zgody społeczeństwa, to przynajmniej cichej, milczącej rezygnacji, takiego przyzwolenia. No tak, tak jest i tak już musi być. Co można na to poradzić? Dużej części społeczeństwa. Tak, ale według mnie u niej jest bardzo jasny przekaz, zresztą zaraz będzie drugi cytat na ten temat, że to wynika właśnie, że to robią intelektualiści, tak, że tą tak brudną robotę prania tak mózgu tak właśnie odwalają tak intelektualiści. Oni źli filozofowie, źli w sensie tworzący po pierwsze irracjonalne i nieprawdziwe, a po drugie nieetyczne, niemoralne tłumaczący zasady. Tłumaczący całe te brednie właśnie. Źli filozofowie, źli intelektualiści, źli akademicy, ludzie świata tego intelektualnego, ci, którzy teoretycznie powinni świecić przykładem, teoretycznie powinni tym tak zwanym zwykłym, prostym ludziom tłumaczyć, słuchajcie, hej, jest tak, ale jest to tak z powodu tego, tego i tego, a mogłoby być tak, jeśli zrobimy to,
zamiast integrować wiedzę i sprzedawać ją ludziom w sposób przystępny, tak żeby oni naprawdę mogli zrozumieć, jak działa świat, jak działają ludzie, co się dzieje, faszerują ich kłamstwami, fałszywymi teoriami, wyjaśnieniami. Podbudowującymi pozycję właśnie tego szczytu władzy. No i tutaj kolejny cytat właśnie. Chcę przez to powiedzieć, że nie ma innego sposobu na rozbrojenie człowieka, rzekł Ferrisu, jak tylko wina. To, co on sam pojmuje jako winę. Jeśli ktoś kiedyś ukradł 10 centów, możesz nałożyć na niego karę przewidzianą dla kogoś, kto obrabował bank, a on ją przyjmie. Zniesie każdą poniewierkę, bo będzie czuł, że na nic lepszego nie zasługuje. Jeśli na świecie nie ma dość winy, musimy ją stworzyć. Jeśli wpoimy człowiekowi, że patrzenie na wiosenne kwiatki jest złem, a on nadal będzie na nie patrzył, możemy z nim zrobić, co chcemy. Nie będzie się bronił, nie będzie się czuł wart obroniony, nie będzie walczył. I tutaj według mnie mamy w tej chwili sytuację w Polsce taką, że jako naród jesteśmy obwiniani za różne niecne czyny. Rzeczywiście wpaja się nam tą winę i bardzo wiele ludzi, tak jakby ona pokazuje ten mechanizm, bardzo wiele ludzi się poczuwa. Wchodzi w to i kupuje tę narrację. Wchodzi to, wkupuje, tak, i to robi. Jak pan by się odniósł do tego? Tu są dwa podstawowe problemy. Pierwszy to jest kwestia niezasłużonej winy. Po co ktoś miałby przyjmować na siebie niezasłużoną winę, którą ktoś inny próbuje mu implikować? Czyli nie zrobił ktoś nic złego. Prosty przykład. Jest porządny, dobrze prosperujący biznes, który ktoś stworzył. Jest przedsiębiorca, który zarządza swoją firmą, zatrudnia pracowników, sprzedaje swoje towary albo usługi, wnosi jakąś wartość do życia swojego i innych. I ktoś przychodzi i mu mówi: o nie, ty płacisz, ty jesteś wyzyskiwaczem, ty jesteś chciwym, brudnym kapitalistą, płacisz za niskie podatki, za mało dajesz na jakieś tam wysokie cele społeczne i tak dalej. Przy czym ja od razu mówię, nie to, że ja w jakikolwiek sposób uważam, że filantropia, działalność charytatywna jest czymś złym, nie, ale tworzenie poczucia winy, że z samego faktu, że ty tworzysz, produkujesz coś, działasz, robisz i zarabiasz na tym, bo to jest słuszna zapłata za twoją pracę, ty masz się czuć w jakiś sposób winny, bo kogoś wykorzystujesz, bo robisz coś złego, to jest już wpajanie niezasłużonej winy. I teraz po co się to robi? Między innymi po to, żeby nadkruszyć jeden z fundamentów, na którym ludzie stoją, czyli ich poczucie własnej wartości, ich szacunek do samego siebie. Człowiek, który nie ma szacunku do samego siebie, który nie ma albo ma bardzo niskie poczucie własnej wartości, który nie rozumie, że to nie jest tak, że on całe życie musi się tylko wykrwawiać i poświęcać, być jak to... No, jak ten orwellowski koń, tak, prawda? Dokładnie. Być jak jakieś zwierzę ofiarne składane na szczycie piramidy jakiejś azteckiej i raz po raz rezygnować i poświęcać ze swoje życie, swoje wartości, swoje pieniądze i tak dalej, tylko po to, żeby ktoś dał mu takie lekkie, nazwijmy to sobie, świeckie rozgrzeszenie. Okej, ty jesteś już trochę mniej zły, tak? Biznesmeni, którzy tworzą wielkie, wspaniałe firmy, które pomagają setkom, czy tysiącom, czy milionom ludzi, no w najlepszym razie są, na pewno nie są dobrymi gościami, w najlepszym razie są lekko podejrzani, w najgorszym są złymi wyzyskiwaczami. Ale dopiero jak zacznie dawać, tak, jak zacznie wołać, nałóżcie na mnie wyższe podatki, co się zdarza zresztą w Kalifornii na przykład w tej chwili, albo no to ja zamykam firmę i przejdę tylko na filantropię, dopiero wtedy jakoś tam można im wybaczyć. A drugi problem, o którym pan wspomniał a propos Polaków, to jest kwestia, jedna to jest niezasłużona wina, której absolutnie nikt nie powinien przyjmować, to jest złe, to jest niemoralne wobec nas i wobec innych, nie róbmy tego. A drugi to jest kolektywna wina, czyli przekonanie, że wina, bo istnieje coś takiego jak wina, kiedy ktoś zrobi coś złego i niemoralnego, tak powinien czuć się winny i tak powinien zastanowić się, co zrobić, aby to zmienić, aby naprawić wyrządzone szkody i tak dalej, ale wina kolektywna mówi o tym, że my w jakiś sposób ją dziedziczymy. Ona płynie w naszej krwi, no, tak, ona jest w naszych genach. Dokładnie, tak. Polacy są winni już nie tylko jakichś przewin niektórych małej grupki Polaków w czasie II wojny światowej, bo stara się rozbuchać tę winę. No właśnie, małą grupkę, natomiast to, co robił cały naród, generalnie większość, to się w ogóle o tym nie mówi, to się pomija. I to jest raz, że małą grupkę na całe społeczeństwo, znaczy, a dwa, że w ogóle, że my jesteśmy winni grzechów pradziadów. Czyli
Czyli... albo nawet wręcz z czas... No, z czasów, tak. Przecież naprawdę były artykuły, które mówiły, że Polacy powinni się zastanowić, przepraszam, za Mieszka I, albo za zdobycie Kijowa, tak, za czasów Chrobrego. No. Ayn Rand mówi, że to jest po prostu tak, totalna głupota, no i tyle. Tak? I człowiek się rodzi, rodzi się w jakimś kontekście, to jest oczywiste, ale człowiek jest człowiekiem i powoli buduje swoje życie, swój charakter, swoje zasady i wartości. I no... jest aberracją, żeby mówić, że odpowiada... Nawet załóżmy, że jego ojciec był złym człowiekiem. Okej, okay, był nawet... Weźmy bardzo ostry przykład. Czyjś ojciec jest mordercą. Nawet seryjnym. W porządku. Co to nam mówi o jego synu? No, dopóki nie poznamy tego człowieka, jego charakteru, zachowań, niewiele. Nie powinniśmy przenosić tak, tak automatycznie. Dokładnie, ten człowiek czyli... może pójść w ślady ojca, ale nie musi. Na samym wstępie powiedział pan, że Ayn Rand tak jakby też piętnowała etatyzm państwowy. I tutaj mamy taki bardzo krótki cytat. Dostają pracę i wiedzą, że już kiedy ją mają, nie możemy ich wyrzucić. Więc otwarcie dają do zrozumienia, że nie zamierzają pracować na swoją pensję i co więcej, że nigdy nie zamierzali. No tak, no... to jest bardzo mocno pod prąd. Warto pamiętać, że Rand pisała to w 1957 roku, czyli po II wojnie światowej, po gigantycznym wzroście wydatków publicznych i ingerencji sektora publicznego i państwa w życie prywatne, jaki nastąpił za Franklina Delano Roosevelta i później. To jest proces, który się tam zaczął już hen wcześniej, na przełomie XIX i XX wieku, ale tak czy siak to było widać i wówczas było rzeczą absolutnie oczywistą i świętą, że ma być usankcjonowana prawnie bardzo silna pozycja związków zawodowych, tak, i ludzie mają prawo do pracy, a ci źli kapitaliści, przedsiębiorcy, wyzyskiwacze mają im ją zapewnić, choćby nie wiem co. Znaczy, mi się wydaje, że właśnie tutaj to jej doświadczenie z rewolucji radzieckiej, ona widziała po prostu o wiele dalej. I prawdopodobnie, no... mało kto ją rozumiał, zresztą jak ona nawet wydała książkę, takim jej targetem to byli przedsiębiorcy, ona była strasznie zawiedzona, że właśnie ta grupa społeczna tak jakby w ogóle nie zwróciła na tą książkę uwagi. Tak, no najbardziej książka rezonowała wśród młodych ludzi. Młodych ludzi i generalnie takie potoczne wyjaśnienie, do którego ja się po części przychylam, nie wiem czy to jest 100% prawdy, ale po części się przychylam, że młodzi ludzie są bardziej otwarci w ogóle na świat, poszukują, na ideę. Ale już oczywiście, tak. Bo jak ktoś już ma trochę więcej lat, ma już konkretną pracę, czy to pracuje na etacie w korpo, czy ma, prowadzi swoją firmę, ma rodzinę, ma podatki do zapłacenia, ma jakby nie negując tego, że jest zrozumiałe, że ten człowiek inaczej myśli o świecie, to on jest teraz też już jednak trochę bardziej zasklepiony i ma wąskie spojrzenie. Ciężko jest mu mieć tą szerszą perspektywę. To jest takie zjawisko klątwa wiedzy, to znaczy wiedza, która już jest nabyta, ona blokuje dostęp nowej wiedzy. Nowej. Tak. To widać chociażby przy uczeniu się nowych języków obcych, po prostu jak już mamy te 20 lat, to co mamy, te języki, one blokują. To tam jest taka teoria wytłumacząca na zasadzie dźwięków, które po prostu my ignorujemy. Może już będziemy się zbliżali do końca. To jest taki trochę dłuższy cytat, no tutaj jest o tych grabieżcach. Ona bardzo, według mnie jest to bardzo dobry cytat. Stał się symbolem poglądu, że to potrzeba, a nie osiągnięcie jest źródłem praw. Że nie musimy wytwarzać, tylko chcieć. Że to, na co zapracowaliśmy, nie należy się nam, ale to, na co nie zapracowaliśmy, owszem. Stał się usprawiedliwieniem każdej miernoty, która nie potrafiąc na siebie zarobić, żądała władzy nad własnością lepszych od siebie, utrzymując, że chce poświęcić życie słabszym i że musi to czynić kosztem silniejszych. To najgorsze z możliwych stworzeń, podwójnego pasożyta, żywiącego się ranami biednych i krwią bogatych. Ludzie uznali za wcielenie ideału moralnego, doprowadzając świat do stanu, w którym im więcej człowiek wytwarza, tym bliższy jest utraty wszystkich swoich praw. A wreszcie, gdy jego umiejętności są już dostatecznie duże, zmienić się w wyjęte spod prawa stworzenie, mogące paść łupem każdego. Podczas gdy, chcąc się znaleźć ponad prawem, zasadami i moralnością, tam, gdzie wolno mu wszystko, nawet łupić i mordować, człowiek musi jedynie być w potrzebie. Czy zastanawia się pan, dlaczego świat wokół nas się sypie? Tak, tu są dwa mocne określenia. Miernoty i słabeusze, tak? Na pewno jest no ja tutaj tego... silnym i słabym i jest właśnie mowa o tych miernotach. Powiem tak,
to jest jedna z przyczyn, dla których pewne osoby, przypuszczam, że Kuba Woziński, na pewno pan doktor Stanisław Krajewski, uważają, że Ayn Rand jest, cytuję, bo to nie jest prawdą, ale biorę w cudzysłów, niczeanistką i że tworzy taki podział kina nad ludzi i pod ludzi. Być może jest to wina jej mocnych sformułowań, ale zupełnie tutaj nie o to chodzi, ponieważ nie chodzi o to, czy ktoś jest fizycznie, ani nawet majątkowo silny czy słaby, nie chodzi o to, czy ktoś jest bogaty czy biedny, to jest warte zauważenia. Szczerze, jak się policzy, to więcej w powieściach Ayn Rand jest ludzi nikczemnych i złych, którzy są bogaci niż biedni. I jest bardzo ludzi, którzy potrafią zarabiać grosze, ale do czegoś dążą, używają swojego rozumu, mają jakieś zasady, wartości i cele i są absolutnie krystalicznie heroicznymi postaciami. Tu chodzi bardziej o stosunek do świata i życia, czyli tak jak mówiłem, żyjemy w tym świecie, mamy swoją naturę i mamy wymogi tej natury i naszego życia. Musimy tworzyć wartości, to nie jest kaprys. My musimy coś jeść i to jedzenie nie spada, manna nie spadnie z nieba, trzeba jakieś jedzenie stworzyć. Musimy gdzieś mieszkać, trzeba to mieszkanie zbudować. Ja bym to ujął tak. Zwierzęta rodzą się w swoim naturalnym środowisku i w nim żyją, tak? Królik się rodzi i kica po polance. Człowiek się rodzi i nawet tam w tym paleolicie nie może sobie kicać po polance, nie, bo umrze. Człowiek nie rodzi się w swoim naturalnym środowisku, on musi je stworzyć, musi je zbudować, musi je wykreować i na tym de facto polega kwestia tego tworzenia wartości. Chodzi o to, że Ayn Rand mówi, każdy z nas może być i powinien być, jeśli chce żyć jako człowiek, twórcą. Twórcą wartości. Czy będzie twórcą wartości jako kelner, czy będzie twórcą wartości jako Elon Musk, czy będzie twórcą wartości jako pianista, czy będzie twórcą wartości jako rybak, to jest drugorzędna kwestia wobec tego, że coś musi robić, w jakiś sposób musi wytwarzać te wartości służące ludzkiemu życiu, a grabieżcy są tego zaprzeczeniem, grabieżcy są tego odwrotnością, bo oni chcą odwrócić, postawić wóz przed koniem. Tak, najpierw tworzymy wartości, a dopiero potem ewentualnie możemy się zastanawiać, jak je podzielić, jak je spróbować, czy komuś na przykład należy udzielić wsparcia w danym momencie, czy nie, i tak dalej. Ona była tutaj bardzo wielką przeciwniczką takiego stwierdzenia, że jeśli ktoś czegoś potrzebuje, to znaczy, że mu się to należy. Ona mówi, nie, potrzeba nie równa się prawu. Twoja potrzeba nie może z moralnego punktu widzenia nałożyć na drugiego człowieka żadnego prawa, bo twoje potrzeby to jest twoja kwestia, ty możesz poprosić o pomoc i to jest jak najbardziej zasadne, ty możesz spróbować sam wyjść z jakiejś sytuacji i tak dalej, ale to nie znaczy, że druga osoba ma moralny i prawny obowiązek w jakiś sposób właśnie wykrwawiać się na twoją rzecz. I tutaj były relacje, ona podkreślała, że to nie tylko chodzi o relacje społeczne, ale tak, również wewnątrz rodziny. Mamy te same przykłady. Tak. Jeszcze takie, to już na zupełne zakończenie, pamiętam właśnie o pociągu, kiedy ona opisuje przedziały, to dla niej są poszczególne grupy społeczne. Tak. No i wynotowałem, co ona mówi o nauczycielach, dziennikarzach, naukowcach. W jednoosobowym przedziale sypialnym numer 10 wagonu trzeciego jechała stara nauczycielka, która poświęciła życie przeobrażaniu jednej klasy bezbronnych dzieci, jednej klasy dzieci po drugiej w gromadę nieszczęsnych tchórzy, nauczając, że wola większości jest jednym kryterium dobra i zła i że większość może robić, co jej się żywnie podoba, że nie powinni akcentować swoich osobowości, lecz robić to samo, co inni. No, jest o nauczycielach. O dziennikarzach odsyłam już naszych widzów do tego, żeby sami sobie przeczytali. Naukowcy. W przedziale sypialnym A wagonu pierwszego jechał profesor socjologii, który nauczał, że indywidualny talent nie ma znaczenia. Indywidualny wysiłek jest jałowy. Indywidualne sumienie jest bezużytecznym luksusem, że nie istnieje indywidualny umysł, charakter ani osiągnięcie i że liczą się masy, a nie ludzie. No i tutaj przeczy temu chociażby Steve Jobs, tak? Oczywiście w tej chwili firma Samsung, to jest tablet tej firmy, oni tu nie ma takiej indywidualności, ale generalnie oni powtarzają to, co właśnie wymyślił, opracował jeden indywidualista, tak? I to jest to. Prawnicy. Specyficzna grupa zawodowa w przedziale sypialnym. F wagonu 13 jechał prawnik, który mawiał, ja? Ja sobie poradzę w każdym systemie politycznym. W związku z tym nie był
Artyści. W jednoosobowym przedziale sypialnym numer 3 wagonu 11 jechał płaczliwy, chuderlawy neurotyk piszący tanie sztuki, w których za pomocą tchórzliwych małych świństewek usiłował przekazać myśl, że wszyscy biznesmeni to dranie. I na miejscu numer 5 wagonu 7, tutaj już proszę zauważyć, to nie jest jednoosobowy przedział, bo tamci wszyscy byli dobrze sytuowani. Na miejscu numer 5 wagonu 7 jechał robotnik, który uważał, że ma prawo do pracy niezależnie od tego, czy pracodawca chce go zatrudniać, czy nie. Ja bym tutaj dodał jeszcze, czy ktoś w ogóle chce kupić owoce jego pracy, tak? Bo przecież największą, tak jakby tym największym wyzyskiwaczem jest osoba w sklepie. To ona decyduje, co ona chce kupić, tak? Natomiast konsument jest królem. Konsument jest królem i właśnie on jest katem również. Natomiast no, wszyscy, czyli artyści, nauczyciele, dziennikarze próbują powiedzieć, że nie, 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 konsument jest cacy, to producent, to jest ta świnia, tak jakby ta zakała. Bardzo panu dziękuję za rozmowę. Myślę, że przedstawiliśmy swoje trochę różne poglądy, ale w jednej chyba kwestii jesteśmy zgodni. Naprawdę warto sięgnąć po tą książkę. Tak. I jeżeli państwu się uda ją przeczytać jednym cięgiem, to gratulacje. Natomiast być może uda się ją wam przeczytać tak jak mnie, czyli przez półtora roku sączyć. Można ją powoli cyzelować. Jeszcze raz w tym miejscu pokażemy, jak wygląda moje pierwsze strony tej książki, gdzie ja właśnie wynotowuję cytaty. Tak wygląda sama autorka. Tak, i to jest książka o niej, tak? Tak, to jest jej biografia. Prawdopodobnie pełna różnych pornograficznych opisów. Zapewne. Jeszcze nie czytałem, więc nie jestem w stanie. Dziękujemy bardzo. Dziękuję bardzo, dziękuję za zaproszenie. Jest ze mną również pan Jakub Woziński. I ponieważ przed chwilą rozmawialiśmy z Mateuszem Błaszczykiem na temat książki Atlas Zbuntowany, no to teraz chcielibyśmy usłyszeć pana opinię, bo mówiliśmy trochę o panu. A teraz jak to wygląda z pana strony, bo szczerze powiem, takie sformułowanie, że idee Ayn Rand to rodzaj toksyny, która niszczy umysły kolejnych pokoleń młodych ludzi. Wielu jej fanów nie zdaje sobie sprawy, jak bardzo odrażającą była kobietą. No i tutaj, czy może pan coś na ten temat powiedzieć, bo no jest to, znaczy... Prawdopodobnie była, jest taka szansa, że była odrażającą, ale pan tu pisze, jak bardzo była odrażającą. Witam państwa bardzo serdecznie. Znaczy, to jest Ayn Rand, to jest tak, że no, rzeczywiście ona ma grono rzeczywiście wielu zwolenników, wielu ludzi, których ja też bardzo osobiście lubię i zawsze mimo wszystko to jest taki jakiś pewien dyskomfort, żeby opowiadać o niej w negatywny sposób, a niewątpliwie no, takie właśnie uczucia wobec niej żywię. To nie jest tylko kwestia uczuć, co pewnych obiektywnych faktów, moich takich spostrzeżeń. Ja w mojej książce Liberalizm to niewolność, czyli libertarianizm dla rozsądnych, poświęciłem jej taki właśnie esej. On też jest zresztą chyba gdzieś dostępny w internecie. Staram się przedstawić to, co też jest jakby już od wielu lat znane w Stanach Zjednoczonych, tak? Bo oprócz tego, że Ayn Rand jest dla wielu osób takim prawdziwym wstępem do myśli wolnościowej, tak porównywalnym do tego, co w Polsce, kim w Polsce jest na przykład Janusz Korwin-Mikke, tak, który już ileś pokoleń wprowadził do tego myślenia wolnościowego. Tak właśnie w Stanach wszyscy zaczynają właśnie, biorą do ręki Atlasa Zbuntowanego, czy tam Źródło, czy coś innego, biorą i czytają i w ten sposób się dowiadują w ogóle, że jest jakaś idea wolnościowa i tak dalej. Tak więc no, jeżeli ja tu występuję w roli kogoś, kto szkaluje taką osobę, to już być może dla wielu osób jakby taki włącza się znowu jakaś zapala lampka, o co on tu chodzi, o co mu chodzi, po co on jątrzy. Znaczy ja wychodzę z takiego założenia, że no, liczy się wszystkim prawda i trzeba to prawdę mówić. Jest ten życiorys Ayn Rand jest niezwykle pokrętny, tak? No bo trzeba mieć na uwadze to, że ona założyła tak naprawdę swoją sektę, tak? która funkcjonowała w oparciu o jej nowojorski salon. Ta sekta miała takich bardzo mocnych, zdeklarowanych wyznawców, którzy uprawiali taki, można powiedzieć, kult wodzowski, kult przywódczyni. Ona, jakby Rand tutaj bardzo wzorowała się na innej wolnościowej pisarce, Isabel Patterson, która też miała taki jakiś swój taki salonik, nazwijmy, ale kierujący się troszeczkę bardziej, o wiele bardziej zdrowymi zasadami. Tutaj warto cały czas przypomnieć to, że Ayn Rand zbałamuciła moim zdaniem, tak trzeba powiedzieć wprost, tego swojego młodego adepta, czyli Nathaniela Brandena, tak, który nawet zmienił nazwisko po to, żeby był upodobniało tak, się Ayn Rand i Branden. Ona również zmieniła to swoje też nazwisko, więc to jest jakieś
no nie chcę nikogo ganić za zmianę nazwiska, ale poskładajmy te wszystkie fakty w jakąś jedną całość, tak? Ona też tego młodego człowieka namówiła do tego, żeby on w imię właśnie racjonalności jej, jakby tego, co ona proponowała, zdradzał swoją żonę. On przychodził przez lata do jej mieszkania i po to właśnie, żeby ją, prawda, tutaj... Zaspokajać seksualnie, tak, trzeba to niemalże w obecności męża. Tak, tak, który gdzieś się zapił później, trzeba powiedzieć wprost, zapił się na śmierć. Także to są takie fakty, które mało przyjazne, mało przyjaźnie świadczące o samej Ayn Rand. No i cała ta otoczka, że to miało wszystko charakter tak naprawdę takiej sekty, ale sekty takiej mającej charakter taki psychologiczny, w tym sensie, że to byli część z tych osób, która należała do tego kolektywu, bo ona nazywała to wszystko kolektyw, tak? To trzeba też sobie uwzględnić, czyli że... Czyli stosowała nomenklaturę komunistyczną. No tak, tak, tak. Niby indywidualistka, a tutaj miała kolektyw i prawda, to miał charakter taki, że była część terapeutów wśród tego wyższego grona, tych funkcjonariuszy, którzy te wyznania tych różnych osób, które tam przychodziły, gdzieś później na publicznym forum gdzieś prali, tak? To jakby to spotkało między innymi Maria Rothbarda, tego słynnego ekonomistę i filozofa libertariańskiego, którego też w pewnym momencie ta sekta jakby dopadła. On w pewnym momencie się szybko odciął, to mniej więcej pół roku trwała znajomość, bo on też jakby przyszedł z zewnątrz i patrzył na nią z podziwem, a ostatecznie wyszło na to, że no bardzo go to mocno odrzuciło, bo wydali mu się wprost śmieszni. Polecam wszystkim, żeby obejrzeli, jest to dostępne na YouTubie, taka sztuka, którą nagrał Rothbard, znaczy napisał Rothbard, później przez jego uczniów to zostało odegrane na sali, jakby salon racjonalności. To jest jakby taka sztuka, która prześmiewcza względem, tak? Tak, tego jak wyglądał salon Ayn Rand, tak, gdzie ona była jedynym wyznacznikiem racjonalności. No i dobra, mógłby ktoś powiedzieć, dobra, była dziwaczna i miała jakieś inne rzeczy. Ludzie mają różne rzeczy, to nie, jeszcze nikt nie do końca obszarza. No właśnie, czy to, co napisała, się broni, tak? No, znaczy, załóżmy nawet, że rzeczywiście była niemoralną, odrażającą osobą, no ale dzieło Atlas Zbuntowany no, odnosi, znaczy wpływa na społeczeństwo amerykańskie i ma bardzo ciekawe fragmenty, takie, które rzeczywiście bardzo wiele tłumaczą. Ja tego nie kwestionuję. Moim zdaniem część rzeczy ona dobrze jest w stanie wytłumaczyć, natomiast uważam, że są inni pisarze, którzy lepiej to tłumaczą. Nie wiem, chociaż taki zapomniany pisarz Garrett, ja przeczytałem parę jego prac po angielsku, to są też książki, które stanowią jakby pochwałę przedsiębiorczości, bo części osób się wydaje, że to ona jakby po raz pierwszy to w ogóle podniosła i że to jest w ogóle jej zasługa, że w literaturze istnieje jakaś apoteoza w ogóle wolności, przedsiębiorczości i tak dalej. To jest nieprawda. Ja nie chciałbym za bardzo wchodzić w dyskusję na temat tego, czy to są wielkie prace, czy to są kiepskie prace. Mi osobiście się nie podobają, tak jest przynajmniej mój gust. Jestem w stanie docenić to, że jest pewne aspekty są bardzo docenione, tak, te związane z przedsiębiorczością i tak dalej, ale moim zdaniem zupełnie inny cel przyświecał jej przy pisaniu tej książki. To jest zupełnie inny projekt. Projekt, już o tym mówię, to jest projekt pewnego rodzaju antropologiczny. To jest zupełnie nowy człowiek, tak? Taki nowy człowiek, który jest zupełnie odcięty od transcendencji. Tak? To jest człowiek, to jest to, co jest w książce Źródło, tam, gdy bohater w momencie buduje świątynię dla człowieka. To jest moim zdaniem kluczowy moment tej całej... Tak jakby uważa pan, że ona chciała po prostu zbudować rzeczywiście nowego człowieka, który jest odcięty od jakichkolwiek wpływów religijnych, tak? Tak, tym bardziej, że ona jakby jednoznacznie cały czas to ostrzej krytyki moim zdaniem spada przede wszystkim na chrześcijaństwo. Ona była moim zdaniem antychrześcijańska przede wszystkim. Cały czas mówiła z pogardą o tej etyce grobu, tak? Gdzie że chrześcijanie czczą tak naprawdę grób, że byli niepoprawnymi altruistami, którzy porzucili własne dobro, co jest absolutną nieprawdą. Ona walczy przede wszystkim z poświęceniem. Jeżeli coś wyróżnia w ogóle tak, no, religię katolicką, to jest poświęcenie. Dla drugiej osoby, zgadza tak, się. Tak, ona, poświęcenie się dla innej osoby to jest najgorsza możliwa rzecz. Tutaj nawet ci obiektywiści polscy nie tylko chodzą z koszulkami, z jakimiś banerami, bo ja tam raz zostałem obdarowany właśnie takimi właśnie różnymi tam gadżetami, takim jakimś przekazaniem pierwszym obiektywizmu, czyli że przyrzekam na samego siebie, że nie będę się dla nikogo poświęcał, tak? I to są tego typu sformułowania. No one brzmią moim zdaniem dziwacznie i nienormalnie moim zdaniem. Jest to pewien rodzaj projekt, który mnie osobiście odrzuca. Moim zdaniem ta cała, ten sos, w którym jest podana ta obrona tych wolnego rynku, jest całkowicie niestrawny i moim zdaniem tak naprawdę, tak ja odczytuję, tu mówimy o krytyce literatury tak naprawdę, bo to nie jest moim zdaniem żadna spójna taka
teoria filozoficzna, bo to nie jest spisane tak, jak to robią teoretycy, naukowcy. To jest pewna rodzaju, to jest coś, co ma charakter bardzo literacki, tak? Więc my możemy się w tej chwili spierać, co jest najważniejszym akcentem, co jest mniej akcentem. Możemy się w tym momencie, jeżeli się nie zgadzamy, zabawić w swego rodzaju tutaj krytykę literacką. Ale jak ja, jeżeli ja jestem krytykiem literackim tutaj, jeżeli mówimy akurat o Ayn Rand, to moim zdaniem ten jakby sednem jej twórczości jest właśnie to odrzucenie chrześcijaństwa, stworzenie nowej antropologii, nowego człowieka, który jest, to jest, na pierwszym miejscu jest człowiek, a naprawdę, tak naprawdę można odnieść wrażenie, ci ludzie, którzy ją znali dobrze, bo byli tam też psycholodzy i psychiatrzy, ona była osobą dosyć silnie zaburzoną, być może to było jakieś zaburzenie typu borderline, narcystyczne, że ona tak naprawdę w tych wszystkich książkach promowała jakby w samym sensie, w pewnym sensie samą siebie, jako tego prawdziwego atlasa, tego, kto jest tylko racjonalny, kto nie jest w najmniejszym nawet aspekcie altruistyczny, kto jest stuprocentowo egoistyczny, działa racjonalnie, nie ma w sobie ani odrobiny emocjonalności. Tak więc to jest to, co ja widzę w niej, to przede wszystkim ten projekt stworzenia czegoś innego i to moim zdaniem to się już jakby w pewnym momencie stało. Tak? To jest ta kultura już jakby Ayn Rand została zainfekowana, bo jak się spojrzy na to, jak funkcjonują chociażby młodsze pokolenia. Ja czasami mam wrażenie, jak się młode pokolenie czasami się tak narzeka na to, że one potrafią w ostatniej chwili wycofać się, powiedzieć, że jednak nie przyrzeczenie jakiejś umowy ustnej, jeżeli ktoś przyjmował do pracy jakieś młodsze osoby, to wie, jak potrafią dzisiaj młode pokolenie zrobić. No moim zdaniem, ja tak widzę w nich troszeczkę takich atlasów, w tym sensie, że to jest dla mnie dobre, ja jestem racjonalny, egoistycznie racjonalny, w tym sensie, że to jest mój interes, ja nie muszę nikogo przepraszać, ja idę do przodu i to jest duch, który się unosi nad ja powiem powieściami. Tak, ja czytałem Atlasa Zbuntowanego i zupełnie tak tego nie odebrałem, to znaczy rzeczywiście zainteresowało mnie to, że tam nie było żadnych odniesień do narodowości ani religii, że tam te elementy w ogóle nie występowały. Dzieci nie ma starców, nie ma tak jakby tych emocji, no ale to jakoś tam można było zrozumieć. Tłumaczyła bardzo wiele mechanizmów i to tłumaczenie mi się bardzo spodobało. Natomiast generalnie książka jest, tak jak powiedziałem, trudna w przeczytaniu nawet, bo to jest ponad 1000 stron, ale ma bardzo, bardzo ciekawe fragmenty, które ja wszystkim polecam i nawet je wynotowałem. Już na zakończenie pytanie takie. Czy pan by polecił przeczytanie książki Atlas Zbuntowany? Zdecydowanie nie. Ja to zrobiłem i mogę z czystym sumieniem powiedzieć, że nie. To nie jest moim zdaniem książka, którą komukolwiek bym polecił. Ona może co najwyżej bardziej na manowce sprowadzić. Znam osoby, które ją czytają. Jak słyszę, panu też się podoba. Jeżeli ktoś jest już uformowany, już wie, jakby ma jakieś pewne doświadczenie życiowe, jeżeli nie jest jakimś osobą, która gdzieś dopiero wchodzi w świat idei, to myślę, że spada prawdopodobieństwo, że ktoś zostanie w jakiś negatywnie na niego ta książka oddziałuje, ale na pewno młodemu człowiekowi bym ją odradził i nie jest to książka, która moim zdaniem jest warta tego, żeby ją przeczytać, choćby ze względu na rozmiar, na pewną przewidywalność i moim zdaniem mroczność bardzo taką. W związku z tym myślę, że nasi widzowie potraktują ten materiał jako właśnie coś do dyskusji. Mieliśmy osobę Mateusza Błaszczyka, która gorąco polecała. Ja też ją polecam, aczkolwiek nie mówię o tej książce w samych superlatywach. I pan Jakub Woziński jej zdecydowanie nie poleca. Dziękuję bardzo za rozmowę. Również dziękuję.